W Gminnym Ośrodku Kultury w Bożencinie odbył się 9. turniej szachowy o puchar wójta gminy Bożencin Janusza Kwaśniaka. Tegoroczny turniej zgromadził aż 38 sympatyków królewskiej gry. Zawodnicy przyjechali do Bożencina z różnych stron, z Małopolski i Podkarpacia. Organizacja tego turnieju odbywa się już po raz 9. Cieszy się wielkim uznaniem wśród lokalnych szachistów, jak i również międzynarodowych. Gościliśmy tutaj w latach poprzednich szachistów z Ukrainy. W tym roku też zaszczycili swoją obecność bodajże 2 zawodników. No i w tej chwili cieszy się wielkim właśnie uznaniem wśród rzeszy młodzieży ten turniej organizowany przez pana Wiesława Kasperka. Zawody zostały rozegrane w dniu dzisiejszym systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund z tempem 2 razy 15 minut na partię. Celem organizowania tych turniejów jest popularyzacja szachów nie tylko w regionie tarnowskim, ale głównie w gminie Bożencin. W Bożencinie powstała nowa sekcja szachowa. Mariusz Urbański tą sekcję prowadzi, który mieszka w Szczepanowie. Ma już skupia 15 szachistów. Mam nadzieję, że będzie to w niedługim czasie kolejny ośrodek szachowy. Jak udział w turnieju oceniają zawodnicy? Troszeczkę słabo mi poszło. Jeśli chodzi o klasyfikację gminną, no na podium się znalazłem, ale w turnieju raczej miałem ciężkich zawodników. Była wyrównana walka do ostatniej partii, także tajem skóry nie sprzedałem, choć jest taki niedosyt. Zaszczepił to wujek, który był dyrektorem zespołu szkół na Śląsku i zacząłem grać w wieku 7 lat. Bardzo szybko przyszły sukcesy w szkole podstawowej, w szkole średniej, w małych turniejach, w dużych turniejach, także reprezentuję gminę Bożencin i tak jak mówię, jest to nie tylko moja pasja, ale też sport, który uprawiam czynnie. Dzisiaj udało się wygrać. Zrealizowałem tylko jedną partię, pozostałe wygrałem, więc jestem bardzo zadowolony z wyniku. A jaką techniką tutaj się właśnie toczyły te rozgrywki? Czy turniej rozgrywany był systemem szwajcarskim, czyli wszyscy grali 9 partii i kojarzenia były w zależności od ilości punktów. Zawodnicy, mając dużo punktów, grali ze sobą. Dlaczego grasz w szachy? Bo mi się nudzi. Lubisz grać w szachy, tak? Mhm, tak. Tak normalnie, po prostu dla mnie się liczy tylko zabawa. To jest dla Ciebie forma zabawy. I dzisiaj wziąłeś udział w turnieju i jak poszło? Dobrze. Wygrałeś jakieś turniej? Dwie partie. Powiedz mi o Twoich sukcesach związanych z grą w szachy. Mistrzostwo Polski w 2013 roku i trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy w szachach szybkich w 2014 roku. Dzisiaj Twój udział w turnieju, jak oceniasz? Czego wziąłeś udział i jak zmagałeś? Wzięłam udział, żeby poćwiczyć debiuty, które ćwiczę. A wynik oceniam na bardzo dobry. To znaczy, ile udało Ci się wygrać? 5,5/9. A skąd u Ciebie pasja do gry w szachy? Nauczył mnie grać dziadek. Zacząłem grać w szachy około 10 lat temu. I nie wiem, po prostu spodobało mi się. Mój tata mówił mi, że lubiłem się patrzeć, jak inni grają, potem spróbowałem sam grać i dobrze mi wychodziło, więc kontynuowaliśmy grę. A co Tobie daje gra w szachy? Zabawę, radość, naukę. Czy to przekłada się właśnie te umiejętności gry w szachy na naukę? Tak, pomagam w matematyce, w kalkulowaniu liczb. Zasadniczo lubię grać w szachy po prostu dla samej rozrywki i tak samo po prostu szachy rozwijają umiejętność logicznego myślenia, też pomagają w szkole na przykład, czy bądź na studiach. Uczestnicy turnieju podkreślają, że oprócz świetnej zabawy, jaką dostarcza im gra w szachy, to również umiejętność koncentracji, duży wysiłek, kolebka talentów, jak również szkoła kształtująca sposób myślenia i charakter młodych ludzi. Dzięki sponsorom udało się zapewnić nagrody pieniężne i rzeczowe dla wszystkich zawodników. Jestem informatykiem, mam kilku przyjaciół, którzy po prostu zaczynają po prostu nie tylko w piłkę nożną inwestować, ale też w szachy. Zaraziłem ich tym pomysłem. Także przekazują nagrody rzeczowe bardzo fajne. Mamy teraz encyklopedię PWN, czy różnego rodzaju translatory, gry, filmy, także bardzo ciekawe, zwłaszcza dla młodych zawodników, których chcemy przez to zachęcić do uprawiania tej dyscypliny. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.